Witam serdecznie. Dzień dobry, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Polsce w ostatnim czasie nasiliły się ataki na Jana Pawła II, papieża, człowieka, który no, był wielkim Polakiem. Jak pan ocenia motywy tych, którzy dzisiaj próbują podważać jego wiarygodność, wręcz twierdzić, że wiedział o pedofilii w kościele i ją tuszował? No, zarzuty bezpodstawne. Myślę, że to ma głębsze podstawy. Tu nie chodzi tylko o Jana Pawła II, tak? To jest próba zniszczenia jednego z największych autorytetów moralnych, nie tylko dla osób wierzących, ale przez czasie, kiedy on pontyfikat sprawował, no był także wzorem dla Polaków, którzy nie byli wierzącymi. Wtedy to było, wydawało nam się wszystkim to oczywiste. I teraz jest próba zniszczenia tego autorytetu, ale też i również jego świętości. Także szybki proces beatyfikacyjny, szybki proces zmierzający do kanonizacji. No teraz są już do tego zarzuty. To jest, myślę, tę rewolucja, czy rewolucjoniści z Europy Zachodniej próbują zmienić w ogóle ten paradygmat kultury w Polsce i w ogóle w całej Europie, czy na, w świecie zachodnim, to od Stanów Zjednoczonych się zaczyna. Ale jak to jest możliwe, że to u nas w Polsce niektórzy przedstawiciele środowisk, no głównie lewicowych, tak intensywnie, agresywnie atakują Kościół, atakują Jana Pawła II. Przecież no, gdy umierał, gdy umarł, no, wszyscy praktycznie bez względu na ideologię byli razem, wszyscy modlili się. Przecież było widać te wszystkie no, działania, tak, które chociażby w Warszawie też bardzo mocno na ulicy Jana Pawła miały miejsce. No więc jak, z czego to wynika u nas w Polsce wśród tych lewicowych chociażby? No to jest też wpływ tych środowisk lewackich, liberalno-lewicowych, zachodnioeuropejskich, którzy no, zdają sobie sprawę z tego, że Polska właściwie staje się takim ostatnim bastionem katolicyzmu w Europie, obrony podstawowych wartości chrześcijańskich, z których Europa wyrosła, więc próbuje się to robić naszymi rękami. No i są tacy, którzy idą w tym kierunku, znajdując w tym też jakąś trampolinę dla własnej kariery politycznej czy medialnej. I się okazuje, że no to gdzieś tam podglebie takie istnieje, jeżeli media zaczynają o tym pisać i coraz więcej, nawet jak są nieprawdziwe informacje, tak? Wiemy, jak to wygląda. No ale tak? Każdy, kto broni dzisiaj Jana Pawła II, spotyka się w internecie z hejtem. No tak, no ja to doświadczam. Dzisiaj zamieściłem jeden wpis na Twitterze w obronie właśnie Jana Pawła II. No to straszny hejt jest na mnie tam, tak. Od razu jest mowa o pedofilii, tak jakby Jan Paweł II był pedofilem, jak ja bym był pedofilem. To jest takie no właśnie, od razu daleko idące sformułowanie. Prawda jest taka, że był problem pedofilii w Kościele. Zresztą w innych środowiskach też ten problem istnieje. Jak pan ocenia w takim razie, na ile Kościół poradził sobie z tym problemem? No ten problem był, jest coraz mniejszy, bo Kościół ewidentnie coraz lepiej sobie z tym radzi, ale to jest trudne nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach. Najbardziej, że tak powiem, no, kłamliwa jest ta informacja, jak gdyby w Kościele ten problem był największy. Ja rozumiem, że to jest największy problem, że ksiądz na przykład jest pedofilem, tak? Bo on jest no, jednak jakimś autorytetem, wydawałoby się najlepszym moralnym. Ale zdecydowanie w innych środowiskach jest tego zdecydowanie więcej. To chociażby rejestr pedofilów o tym świadczy, gdzie są przecież wszyscy. To nieprawda, że tam nie ma księży. Księża są też, ale są artyści, są mundurowi. Wszędzie jak jest jakieś zbiorowisko czy nauczyciele, tam niestety. No właśnie, ale Kościół katolicki jest zwiększa. Jakimś nieprawdopodobnym ostrzałem, a wręcz oskarża się Jana Pawła II o to, że wiedział, nic nie zrobił. Jak pan to ocenia? Jak w ogóle podchodzić do tego typu oskarżeń, no, obrzydliwych, można powiedzieć? No tutaj prośba tylko do osób, które no, są wierzące, żeby one tej wiary nie traciły przez to, że im się tego typu narracje próbuje narzucić, tak, żeby jednak próbować odsiewać plewę od ziarna.
szukać prawdy. No, media bardzo łatwo rzucają dowolne sformułowania. No, osoba zmarła nie może się bronić i to jest, bo gdyby to było wobec osób żyjących, tak, to mogłyby się bronić. Jan Paweł II nie żyje, więc to jest właśnie wykorzystywanie tego, że jest to autorytet. Więc zniszczenie autorytetu spowoduje też takie podwaliny naszego bytu narodowego, tak? No bo my przecież wyrośliśmy z chrześcijaństwa. Ale, panie pośle, ale trzeba wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Przecież Jan Paweł II to był człowiek, którego najbardziej chyba inwigilowała Służba Bezpieczeństwa. Czy chciała inwigilować? Ilość agentów w Watykanie wokół Ojca Świętego była ogromna. Było tak, przecież w SB departament odpowiedzialny za walkę z Kościołem, którego funkcjonariusze zresztą zostali negatywnie zweryfikowani w całości. Tak, to wiemy, że tacy ludzie w otoczeniu Jana Pawła II byli, oni na pewno działali na niekorzyść i mogli nawet tworzyć pewne dokumenty, tak? Przecież tutaj nie można tego wykluczyć, że mogły być tworzone specjalne dokumenty. Ale oni zbierali haki na księży. No. Tak, też było, że tak powiem, wmontowywanie księży w różnego rodzaju takie sytuacje, tak, których potem oni mogli czuć się uwikłani i wchodzili we współpracę. A bardzo często też potem, będąc współpracownikami, też mogli tworzyć nieprawdziwe informacje czy nawet dokumenty, które mogłyby zaszkodzić. Ale nie jest tajemnicą chyba, panie pośle, że były operacje, które miały podważać wiarygodność Jana Pawła II, operacje prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa. Mało tego, tą samą Służbę Bezpieczeństwa, która informacje o Ojcu Świętym przekazywała wprost do Moskwy, do KGB. No tak, no bo przecież to była, że tak powiem, długa ręka KGB, tak? Nasze SB, czy tam wszystkie te służby po kolei, jakiekolwiek by miały nazwę, no to wiadomo, że to było bezpośrednio pod wpływem sowieckim i to były, że tak powiem, działania, które miały szerszy wymiar. To nie chodziło tylko o Polskę, tak? No Watykan, no to jest serce Kościoła światowego, a to się Rosji nigdy nie podobało i nadal nie podoba, tak? No my jesteśmy nadal na celowniku, o czym Putin i jego otoczenie też mówi, tak? Przecież to te ostatnie informacje, które wyciekły, tak, że Polska oczywiście byłaby celem i tutaj świętej pamięci Lech Kaczyński mówił prawdę w Tbilisi, tak, że też będziemy następni. Gdyby Ukraina się poddała w ciągu kilku dni, to żadna pomoc zachodnia by nie pomogła, bo teraz właśnie też się taką narrację robi, że gdyby nie Zachód, to Ukraina by upadła i tak dalej. Gdyby nie Ukraińcy, to ta pomoc Zachodu by nic nie dała, tak? No bo jak oni by się nie bronili. A to może nawet tyle Ukraińcy, co my jako Polska. Przecież my jako Polska byliśmy tymi, którzy jako pierwsi głośno i wyraźnie apelowali, żądali i mówili do opinii międzynarodowej, do krajów Unii Europejskiej, jest potrzebne wsparcie dla Ukrainy. Tak, myśmy od początku, od czasów Lecha Kaczyńskiego, ale potem moja formacja, Prawo i Sprawiedliwość, od początku mówiła, tak, że Ukraina jest zagrożona, że nie można ufać Rosjanom, że nie można robić z nimi interesów. No niestety Zachód był ślepy, a może nie tyle ślepy, co zaślepiony pieniędzmi. Tak, no tak, no to... ale panie pośle, to nie jest trochę tak, że dzisiaj w Polsce od lat Rosjanie prowadzili wojnę hybrydową, wojnę informacyjną. I tu pytanie, jakie się pojawia, czy w ogóle można w tym kontekście mówić, że tego typu ataki, na przykład na Jana Pawła II, mogą być elementem tej rosyjskiej wojny hybrydowej, czy nie? Oczywiście, no tu Gerasimow wielokrotnie o swojej, że tak powiem, teorii, czy tam doktrynie, tak, mówił, że właśnie wojna hybrydowa, więc na pewno trzeba założyć, że elementem tej wojny hybrydowej no, też jest atak na polski kościół, a oczywiście podstawą tutaj jest Jan Paweł II, więc absolutnie tego nie można wykluczyć, a nawet z dużą pewnością przyjąć, że tak jest. No właśnie, Rosjanie od dawna prowadzą taką politykę atakowania, uzależniania Unii Europejskiej od surowców. My jako Polska jesteśmy tym krajem, który dzisiaj zarówno jeśli chodzi o gaz, jak i ropę, no, nie płynie ani metr sześcienny gazu, ani kropla rosyjskiej ropy. I tu pojawia się pytanie, jak w takim razie dzisiaj ocenia pan opozycję, która twierdzi, że rząd Zjednoczonej Prawicy sprzyja Rosji czasem? Nie, to są jakieś kompletne bzdury, jakaś schizofrenia, bo wystarczy popatrzeć na fakty, tak? No w 2015 roku sprowadzaliśmy 100% ropy z Rosji, tak? Teraz nie sprowadzamy w ogóle, nie. A dlaczego Donald Tusk w sposób no, taki nieprawdopodobny uderza w Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, który przecież doprowadził do tej dywersyfikacji, nazywając go oligarchą Putina? No to sam nie wie, co to znaczy oligarcha.
pan prezes Daniel Obajtek zapowiedział proces i mam nadzieję, że takie postępowanie będzie i Donald Tusk nie jest chroniony immunitetem w tej chwili, także myślę, że do tego procesu szybko dojdzie. No to jest stara zasada. Tu mamy dwie zasady. Jedna to, co powiedział chyba Belka, trzeba kłamać, kłamać, kłamać. Jedno państwo, kłamstwo przykrywać drugim kłamstwem, a drugim to jest ta zasada. No, złodziej krzyczy złapać złodzieja, tak? Więc próbuje się przerzucić na nas to odium współpracy z Rosją, kiedy wiemy, że ta formacja właśnie kierowana przez Donalda Tuska była najbardziej prorosyjska w historii Polski, chyba bardziej od Millera i od innych wcześniej. Mówię o tym 30-leciu. Tak? Ale to w takim razie, no bo mówimy wiele o tym, że ktoś jest prorosyjski, że sprzyjał Rosjanom. Dlaczego w takim razie organy ścigania dzisiaj no, nie zajmują się takimi sprawami? No jest to problem, dlatego chcemy powołać komisję weryfikacyjną w Sejmie. Jutro trzecie podejście, jestem przedstawicielem wnioskodawców, trzecie podejście w Komisji Administracji. Mam nadzieję, że skuteczne. Dokonaliśmy zmian w składzie komisji, żeby też to odpowiadało składowi Sejmu, żeby większość parlamentarna miała większość też w tej komisji, żeby komisja nie decydowała za Sejm. I myślę, że właśnie powołanie komisji weryfikacyjnej na wzór tych istniejących komisji weryfikacyjnej, a nie komisji śledczej, która no, może przedstawić pewne dane, natomiast nie ma żadnych instrumentów. Natomiast komisja weryfikacyjna, taka jaka była, dotyczyła na przykład gruntów kościołów wszystkich, które były, czy komisja weryfikacyjna gruntów warszawskich, tak, no, która funkcjonuje już od dawna, tak, reprywatyzacyjna, która funkcjonuje już od wielu lat i ona nie budzi jakichś zastrzeżeń ze strony opozycji, że tam są jakieś koszty z tym związane. To jak ten projekt ma teraz wyglądać? Jak ma ta komisja wyglądać? Komisja ma być, to będzie organ administracji państwowej funkcjonujący przy kancelarii premiera, złożony z 9 posłów. Chcemy, żeby skład tej komisji odzwierciedlał też większość parlamentarną, czyli powiedzmy 5 posłów z większości parlamentarnej i 4 z opozycji. Komisja ma prawo wydawać decyzje. To jest nieprawda, że komisja będzie mogła samodzielnie na przykład podejmować ostateczne decyzje. Zapis jest, że decyzja komisji jest ostateczna, ale trzeba to brać w kontekście zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, że ostateczna w postępowaniu administracyjnym, bo tam jest tylko jednoinstancyjne postępowanie, dlatego od razu ta w pierwszej instancji będzie od razu ostateczna i jest odwołanie do sądu. Więc tu jest cała kontrola sądowa. Ale komisja może podjąć kilka rzeczy takich jak pozbawienie kogoś dostępu do informacji niejawnych, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem mienia publicznego, czy też na przykład zakaz posiadania broni, ale też wszczynanie postępowań z wnioskiem do prokuratury. No, ale opozycja, pamiętam, parę miesięcy temu mówiła wprost, że będzie to taka pałka polityczna dla Zjednoczonej Prawicy, aby na przykład ukarać Donalda Tuska. Nie, to nam nie ma, absolutnie tu nie ma nam na celu, komisja nie ma na celu ściganie Donalda Tuska. Chcemy znaleźć tych, którzy współpracowali i ulegali wpływom rosyjskim, czy to w administracji, czy to w spółkach Skarbu Państwa. Ale to Donald Tusk nie ulegał wpływom rosyjskim. Ale ja mówię, że nie jest to tylko na niego nastawione, że my będziemy tylko Donaldem Tuskiem. No, wielokrotnie mówiliśmy, że Donald Tusk ulegał wpływom, natomiast czy to wpływy były związane z agentami, którzy no, wpływali na niego, tego nie wiemy. To być może komisja coś takiego może stwierdzić. To jakie elementy w takim razie będzie badała komisja? Jaki zakres prac będzie miała? Bardzo szeroki. Tu właściwie nie ma takiego sztywnego zakresu. Wszystko, co mogło związane, generalnie jest to związane z bezpieczeństwem państwa. Tam, gdzie w zakresie bezpieczeństwa państwa mogły być wpływy rosyjskie, będziemy to badali. Nie tylko kwestia energetyki, ale szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Od 2007, czyli ostatni rok rządów pierwszego rządów Prawa i Sprawiedliwości, aż do 2028, czyli de facto 8 lat będziemy badać. Komisja jest ponad, że tak powiem, kadencyjna. W związku z tym, że komisja śledcza kończy kadencję razem z Sejmem, ta komisja może działać niezależnie od tego, od upływu kadencji, więc ta kadencja nie będzie miała znaczenia teraz, która się skończy na jesieni tego roku. Komisja będzie mogła dalej działać. A co w takim razie z ekspertami tej komisji? No bo skoro to będzie komisja, która będzie badała no, bardzo newralgiczne tematy związane z tym bardzo istotnym kwestiami bezpieczeństwa państwa, zarówno energetycznymi, jak i już tymi no, wprost wskazującymi bądź też wykluczającymi kwestie szpiegostwa, to jakie będzie zaplecze eksperckie?
Komisja ma prawo powoływać ekspertów. Mamy też zaplecze w postaci kancelarii premiera, to urzędnicy kancelarii premiera, ale także, mówię, eksperci, którzy będą powoływani przez komisję. Więc uważam, że instrumenty są do tego, żeby wyjaśniać kwestie na te wszystkie działania związane z bezpieczeństwem państwa. Dużo więcej niż komisja śledcza, tak? No, komisja śledcza właściwie może złożyć wniosek do Trybunału Stanu o postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu. Jak wiemy, w Polsce no jeszcze takiej praktycznie sytuacji nie było. Nie mamy większości, czy w jedną, czy w drugą stronę, jaka konfiguracja by była. Nie ma takiej większości, żeby kogoś przed Trybunał Stanu postawić. To też czy należałoby się nad tym zastanowić, tak? No bo to jest trochę, tak, że tak powiem, no, pusty twór w tej chwili ten Trybunał Stanu, który się nie zajmuje właściwie żadnymi sprawami. No ale to w takim razie ta komisja będzie funkcjonowała, kiedy, jeśli uda się ją uchwalić, zacznie funkcjonować, to znaczy jaki jest czas, plan, harmonogram. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Administracji byśmy przeprocedowali to, to już w czwartek możemy to przegłosować. No i wtedy tylko kwestie wejścia w życie tej ustawy, to szybko może zacząć. Kto działać. Z ramienia Zjednoczonej Prawicy zasiądzie w komisji? No tutaj jeszcze nie ma ostatecznych decyzji władzy. Ale pan będzie klubu. Wchodził w skład tej komisji? Raczej chyba nie, dlatego że ja jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. I tutaj byłoby dosyć trudno jeszcze dzielić to z Krajową Radą Sądownictwa, więc nie ma jeszcze w tym zakresie decyzji. A czy wejście do tej komisji będzie wymuszało na tym, żeby ci, którzy chcą w tej komisji zasiadać, posiadali nie tylko dopuszczenie do informacji tajne, ale również do ściśle tajne, no bo tak jak powiedziałem, będzie to kwestia badania tematów związanych stricte z tymi najbardziej newralgicznymi kwestiami bezpieczeństwa. No myślę, że państwa. Dostęp do wszystkich tajemnic powinien być, bo komisja będzie badała właśnie takie sprawy, które są nie tylko tajne, ale także ściśle tajne, więc na pewno taki certyfikat członkowie komisji będą musieli mieć. No nie wyobrażam sobie, żeby komisja mogła skutecznie działać, jeżeli członek nie będzie miał takiej, no tak, ale takiego certyfikatu. Ale wyobraża pan sobie to w ten sposób, że większość posiedzeń będzie jawnych, większość tajnych? Jak to ma w No to już komisja wyglądać? Będzie decydowała w zależności od przedmiotu rozpatrywanego materiału, tak? Jeżeli materiał będzie niejawny, no to nie można go jawnie rozpatrywać. Na pewno część będzie jawnych postępowań jako rozprawa administracyjna, bo takie będą rozprawy. Oczywiście tu komisja będzie decydowała o tym, czy będzie jawna ta rozprawa, czy nie. To zresztą z kodeksu postępowania administracyjnego też wynika, że może być niejawna. A tutaj są specjalne rozwiązania przewidziane na to, że postępowania mogą być niejawne, jeżeli są objęte którąś z tych klauzul. No, czyli komisja będzie pracować akurat w czasie kampanii wyborczej. No. I nie obawia się pan tego, że opozycja te wszystkie ustalenia, które będą się opierały na faktach, na dokumentach, na konkretnych materiałach, no wprost będzie komentowała, to jest sprawa polityczna, to jest walka przedwyborcza. No ale obojętnie, kiedy byśmy to nie zrobili, tak? Czy to będzie przed kampanią, czy zaraz po kampanii, to tak samo ten zarzut będzie ze strony opozycji, to jestem co do tego przekonany, więc nie możemy ulegać takiej właśnie presji, że będzie tak to nazywane, to my nie rozpoczniemy prac. Prace muszą się rozpocząć i te, myślę, że prace będą trwały długo. No, wierzę w to, że wygramy te wybory, więc co najmniej do końca przyszłej kadencji myślę, że takie prace będą trwały, bo naprawdę materiałów 8 lat to jest ogrom materiałów no do zbadania. Pierwszy konkretny temat, którym komisja powinna się zająć, taki blok tematyczny, to który powinien być w pana ocenie? No niewątpliwie kwestie związane z dostawami właśnie naszych surowców energetycznych z Rosji, kontrakty, które były zawierane przez całe te 8 lat, tak? Wszystkie powinny być zbadane i co do tego nie ma wątpliwości, że trzeba je zbadać. A to nie jest trochę tak, na samym końcu już pana zadam pytanie, pracowała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw PKN Orlen. Wiele materiałów z tej komisji jest ściśle tajnych, znajduje się w kancelarii Sejmu, w tej tajnej kancelarii Sejmu. I tu pojawia się pytanie, czy badając te tematy, komisja będzie korzystała z tych materiałów, czy być może te materiały również zostaną jakoś wykorzystane, czy też nie? No jeżeli one są, to oczywiście, że powinny być wykorzystane. Szkoda by było ich nie wykorzystać, tak? One są w Sejmie, więc jak najbardziej tak. Natomiast tamta komisja, mówię, miała inne
i możliwości, inne zadania, więc materiał można wykorzystać. Natomiast skutek tej komisji myślę, że będzie zdecydowanie bardziej, że tak powiem, praktyczny. Także tam mogą być podejmowane decyzje i wszczynane postępowania. Ale przesłuchania będą przed kamerą prowadzone, czy jednak mimo wszystko będzie to gdzieś w kuluarach gabinetu? No to trudno przesądzić. Myślę, że mogą być postępowania jawne, ale bardzo dużo będzie niejawnych, jeżeli to będzie klauzula. Ten, który będzie składał zeznania, no on będzie mógł ujawnić tajemnicę, bo to też jest procedura, żeby go zwolnić z takiej tajemnicy, ale wtedy nie można tego upublicznić. Czyli w takim razie czekamy, jak będzie wyglądała sytuacja. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, szanownych Państwa, zapraszam na, no już za chwilę, proszę pozostać z Republiką.